Czy witamina C może pomóc Ci w wyleczeniu raka? Coraz częściej osoby chore decydują się na wlewy z witaminy C w celu pokonania nowotworu. Czy to ma w ogóle sens i czy ta witamina może pomóc Ci w walce z rakiem? Witamina C ma oczywiście duże znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu, ale nie ona jedna. Takich substancji są dosłownie setki. Więc jeśli ktoś uważa, że stosując kosmiczne dawki tylko jednej z nich jest w stanie pokonać nowotwór, no to chodzi z głową w chmurach. Oczywiście warto suplementować dobrej jakości witaminę C w chorobie nowotworowej oraz spożywać dużo owoców czy warzyw, które naturalnie zawierają tą witaminę. Ale robienie wlewów mija się z celem, bo nie tędy droga. To nie brak tej witaminy wywołał nowotwór, więc jej nadmiar go nie wyleczy. To logiczne, prawda? Aby wyleczyć się z choroby nowotworowej, musisz skutecznie i porządnie oczyścić twój organizm z toksyn i szkodliwych mikroorganizmów. Bez tego możesz zapomnieć o wyleczeniu. Jeśli zastosujesz inne metody, takie jak chemioterapia czy radioterapia, to oczywiście masz szansę osiągnąć remisję, ale musisz pamiętać, że będzie to tylko tymczasowe, to nie będzie trwała zmiana i prędzej czy później nowotwór powróci i zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że powraca jeszcze bardziej agresywny i jeszcze bardziej rozsiany po organizmie, no i wypada wziąć kolejną chemię i potem kolejną chemię, aż do momentu, w którym pewnego razu tej chemii nie przeżyjesz. Wszystko dlatego, że za każdym razem twój organizm będzie w coraz gorszym stanie. Ja bardzo dużo pracuję z osobami chorymi na nowotwory i doskonale wiem, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co jest bezpieczne, a co jest wręcz niebezpieczne dla naszego życia. Dlatego ja osobiście skupiam się tylko na działaniach, które są skuteczne długoterminowo i potrafią faktycznie pozbyć się tej choroby na zawsze. Ale to oznacza pewne zmiany w naszym życiu, które już z nami pozostaną. Bo to jest ważne, że nasz styl życia wywołuje daną chorobę. Jeżeli ty tylko na chwilę coś zmienisz, a potem wracasz do starych nawyków, no to nie oczekuj, że pozbędziesz się choroby na zawsze. Ty musisz swoje nawyki też zmienić na zawsze, jeżeli chcesz pozostać zdrowy do późnej starości. Przestań się oszukiwać i szukać drogi na skróty, bo tak naprawdę możesz wpaść przez to tylko w jeszcze większe tarapaty. Jeśli potrzebujesz pomocy, to możesz się oczywiście do mnie zgłosić, ja chętnie spróbuję ci pomóc. Możesz też oczywiście pomyśleć nad zakupem mojego kursu samoleczenia, który od podstaw uczy, w jaki sposób radzić sobie właśnie między innymi z takimi ciężkimi chorobami. W tym kursie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i jest on napisany w bardzo przystępny sposób. Wszystko zrozumiesz, będziesz dokładnie wiedział, co masz robić i jak masz to robić. A w razie potrzeby zawsze też możesz liczyć na moją osobistą pomoc. A po więcej wartościowych treści koniecznie obserwuj mój profil.